Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie na kongresie 590. Nazywam się Wojciech Racięcki, reprezentuję Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I zapraszam Państwa być może na najważniejszą debatę dzisiejszego dnia, debatę o Polsce, o drodze do neutralności klimatycznej. Wiadomo, neutralność klimatyczna jest koniecznością, by uniknąć katastrofy ekologicznej, ale też z drugiej strony jest sposobem na uzależnienie się w kontekście konfliktu z Rosją. Neutralność klimatyczna to również dostępne tanie paliwo z odnawialnych źródeł energii. I neutralność klimatyczna to też szansa dla rozwoju, bo transformacja, inwestycje i projekty w kierunku neutralności klimatycznej to olbrzymie projekty. Jak wykorzystać tę szansę i dojść do neutralności klimatycznej w Polsce? Rozmawiać dziś będę z wiceprezesem zarządu do spraw strategii rozwoju Enea S.A. panem Lechem Żakiem. Dzień dobry. Członkiem zarządu do spraw korporacyjnych polskiego koncernu naftowego Orlen panem Armenem Arwichem. Dobry. I wiceprezesem zarządu banku Pekao S.A. panem Pawłem Strączyńskim. Witam panów bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć może od tego, że myśmy ostatnio w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju uruchomili narzędzie do liczenia miksu energetycznego w Polsce w roku 2050. Przy okazji chciałem wszystkim polecić, jest on dostępny na stronie simulator systemu energetycznego.ncbr.gov.pl. Zapraszam do robienia własnych symulacji. W każdym razie nam wychodzi, że system energetyczny w roku 2050 będzie bardzo dużym systemem, bo Polska będzie potrzebowała około 85 gigawatów energii, OZE będzie na poziomie powiedzmy 150 gigawatów. Różnie to można liczyć, ale gdy weźmiemy pod uwagę elektryfikację ciepłownictwa i transportu, to jest tego typu skala. I chciałem zacząć właśnie od tej perspektywy długoterminowej. Jak dojść do takiego systemu? Czy taka transformacja, gdzie budujemy tak wielką sieć, jest możliwa? Jak to panowie widzą? Chciałem pierwsze pytanie skierować do pana prezesa Lecha Żaka i od strony właśnie producenta energii, bo wydaje się, że to jest świetna przyszłość dla takiej firmy, ale czy te wyzwania są do zrobienia? Jeszcze raz witam państwa, witam kolegów. Akurat po prawej stronie będziemy łączyć finanse z energetyką, bo znamy się chyba z energetyki wcześniejszych lat. Ja powiem tak, wyzwanie, o które tutaj pan redaktor mówi, jest przed nami faktycznie długookresowe, wielce wymagające technicznie oraz wielce wymagające finansowo i organizacyjne. I odnosząc się do poszczególnych tutaj aspektów tego pytania i tych uwarunkowań, powiem tak, technicznie pewnie jest to możliwe. Oczywiście nie w tej strukturze sieci, jaką w tej chwili mam. Trzeba to dostosować i zrobić ją taką, która by odpowiadała tym wymogom. Jeżeli dzisiaj, jak patrzę przed chwilą na polskie sieci, aktualny stan zapotrzebowania w energię, moc systemu, ponad 35% jest zaopatrywane z odnawialnych źródeł, czyli z słońca 5300 i z wiatru 500, na ogólną sumę 21 tysięcy zapotrzebowania na dzień dzisiejszy, to jest możliwe, ale oczywiście tutaj stabilizacja musi być medium, które daje całodobowo pokrycie i możliwość pokrywania zapotrzebowania dobowego. Takie wyzwania tu przed nami. Jak to osiągnąć? My mamy w swojej strategii zapisane 2050 rok, neutralność klimatyczną. Tam są poszczególne etapy. Jeden z najbliższych, 25, to jest 920 dodatkowych megawatów w odnawialne źródła energii oraz 18 megawatów magazyny energii we wszelkiej postaci, te elektryczne, cieplne i tam są jeszcze inne rozwiązania wodorowe i tak dalej. Na dzień dzisiejszy przeznaczyć chcemy w ciągu tych 20
kilku lat ponad 14 miliardów złotych. Te procesy już są zaawansowane na dzień dzisiejszy, bo wiem, że musimy odejść od tego miksu, który mamy w tej chwili, czyli generalnie spalania węgla. Te procesy już się toczą równolegle poprzez przejęcie tych aktywów węglowych przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, ale my również robimy konwersję naszych 8 bloków w Kozienicach na bloki gazowe, które będą tym przejściowym paliwem, gaz tym przejściowym paliwem do uzyskania całkowitej, stuprocentowej niezależności energetycznej. I tutaj to jest jeden z takich etapów. No, w tej chwili w proces zaawansowany, niedługo będziemy ogłaszali to na stronach Unii Europejskiej i to jest jeden z takich etapów, które pozostaną w Enei, które będzie nam tworzyło te dodatkowe wartości. Bo po konwersji można, jest ona tak pomyślane, że również ze współspalaniem wodoru, bo to jest tutaj też przyszłość w naszej, w energetyce niezbędna i docelowo musimy to widzieć. Szczególnie zielony wodór, o którym mamy takie dwa projekty otwarte i myślę, że niedługo będziemy mogli się nam pochwalić osiągnięciami w tej materii. Ja powiem może tak, na dzień dzisiejszy w naszej sieci operatora mamy 2700 MW mocy zapotrzebowanej, takiej chwilowej, szczytowej. A mamy również 2600 MW mocy przyłączonej w odnawialnych źródłach, czyli teoretycznie mogłoby to się bilansować, ale wiadomo, nie zawsze wieje, nie zawsze świeci słońce. Trzeba mieć te bufory, które dadzą to podstawę do bilansowania tego miksu. I chciałbym Państwu powiedzieć tak, no, jak 1000 MW, ponad 1000 MW w naszej sieci, to jest te 132 tysiące prosumentów tak zwanych, czyli tych Państwa instalacji na dachach. To proszę sobie wybrać, jak mamy 2700 zapotrzebowania mocy, jak mocno świeci słońce, to te 1000 MW jest w sieci. Trzeba to odebrać, trzeba to zarządzić. Mamy zdefiniowane problemy z tego powodu techniczne, nie mówiąc o finansowych, to nie wspominamy. Musimy sobie z tym radzić, wiemy jak sobie z tym radzić, tylko potrzebne są na to pieniądze oraz tu rozwiązanie organizacyjne i odpowiednie zarządzanie tą siecią. Nie jest, okazało się, no, wbrew pozorom, że prąd płynie w dwie strony. I z góry z sieci wysokie napięcia na dół i do góry również, powodując określone problemy techniczne. I teraz tak, jeżeli my tego nie będziemy bilansować u siebie, w naszej grupie, to ktoś zrobi to za nas, czy polskie sieci, czy inni specjalnie powołani do tego operatorzy, trzeba będzie za to zapłacić wielkie pieniądze. Więc naszym dążeniem jest to, aby bilansować to na każdym szczeblu, na szczeblu każdej sieci. Zaczynać trzeba od domu. I tutaj mamy podpisane umowę na takie domowe, budżetowe magazyny energii. I oczywiście tu łącząc to ze pompami ciepła i tak dalej, można tą autokonsumpcję doprowadzić do takiego stanu, żeby jak najmniej tej energii trzeba było magazynować. Czyli bilansujmy się sami, aby nie bilansował ktoś tego za nas, a to będą wielkie, wielkie pieniądze docelowo na to przeznaczone. No, czyli magazyny energii, zielony wodór, oczywiście wszelkie instalacje fotowoltaiczne, wiatr na lądzie, na morzu. Te wszystkie rodzaje energii mamy tutaj w swoim portfelu dość mocno zaawansowane i no, wyzwaniem teraz jest również elektromobilność dla nas, bo wiadomo, nie ma ładowarek, nie ma samochodów nie ma, bo ładowarek nie ma i taki krąg się zamyka. Chcemy otworzyć, no właśnie otwierać, już będziemy, to kolega nawet siedzi naprzeciwko mnie, to będzie odpowiedzialny za ten projekt, tak zwana zielona moc, czy będziemy po prostu mieli magazyny energii na głównych punktach zasilane z zielonej energii i z odpowiednią mocą do każdego samochodu, nie czyli tylko. Czyli z punktu widzenia państwa firmy proces wygląda optymistycznie, tak? Znaczy można. Myślę, że można, ale tak powiedziałem, technicznie i finansowo i organizacyjnie trzeba sobie z tym poradzić. Jak zobaczymy, jak świat sobie z tym radzi, można sobie radzić, no, ale podstawa i bilansowanie no, muszą być inne tutaj źródła, które pozwolą na takie bezpieczne bilansowanie. Tak jak dzisiaj podpisaliśmy umowę z amerykańską firmą Las Energy, która ma w swoim portfolio modułowe reaktory, które pozwolą na wytwarzanie energii rzędu 20 MW, cieplnej 65. Można to skalować, powtarzać. Dobrze, tak. Jeszcze chciałem wrócić potem do tego, co dzieje się u Państwa w firmie w tej chwili, ale chciałem teraz podobne pytanie skierować do Pana Prezesa Armena Arczmicha.
Chciałem pozostać jeszcze w tej perspektywie długoterminowej, czyli w roku 2050, kiedy świat jest bez paliw kopalnych, czyli bez węgla, bez gazu, ale też bez ropy naftowej, w zasadzie, czyli w tym, co dzisiaj głównie istnieje Orlen. I teraz chciałem zapytać, jak Państwo wyobrażają swoją firmę w tym docelowym momencie, kiedy te paliwa kopalne znikną. Jaka Państwa firma będzie? Czy to będzie firma, która będzie oferowała biometan, czy magazyny energii na stacjach benzynowych, a może paliwa syntetyczne? Jak to wygląda od strony Orlenu? PKN Orlen ogłosił i realizuje strategię grupy Orlen do roku 2030. Trzeba wiedzieć, że poprzednie strategie obowiązujące w naszej firmie zakładały krótsze okresy. Natomiast biorąc pod uwagę skalę wyzwań, które stoi przed całym sektorem, nie tylko rafineryjno-petrochemicznym, ale szeroko rozumianym sektorem energetycznym, zdecydowaliśmy się przyjąć dokument strategiczny kreślący bardzo precyzyjnie plan działań do roku 2030. Jest to dokument, który zawiera bardzo istotny komponent związany z inwestycjami, zwłaszcza inwestycjami w zrównoważony rozwój. Tak, żeby Państwu uzmysłowić skalę, zakładamy do roku 2030 na inwestycje objęte strategią wydać 140 miliardów złotych. Jak powiedziałem, znaczna część tych inwestycji są to inwestycje wpisujące się w zeroemisyjność. Przypominam, że Grupa Orlen ogłosiła cel osiągnięcia zeroemisyjności do roku 2050, ale również w zrównoważony rozwój w innych obszarach. Tutaj jako przykłady należy wymienić przede wszystkim inwestycje w wodór, zwłaszcza wodór zielony, pan prezes o nim wspominał, nasza grupa wodór również wysoko na sztandarach trzyma, ale nie tylko. Mówimy o inwestycjach w biopaliwa, w moce wytwórcze w biopaliwach i to różnorodne, zarówno bioetanol z lignocelulozy, jak i inwestycje już realizowane w moce wytwórcze tak zwanego HVO, czyli uwodornionego oleju roślinnego. Biopaliwa będziemy pozyskiwać również z JUCO, czyli zużytego oleju kuchennego. Stawiamy także na mało rozproszoną, modułową energetykę jądrową, co ogłaszaliśmy. Więc kreśląc, znaczy trudno odpowiedzialnie dziś wyrokować, jak będzie wyglądał nasz sektor w roku 2050. Niewątpliwie przygotowujemy się do tego, aby w tym roku osiągnąć neutralność emisyjną, ale myślę, że te główne trendy rozwoju wyznacza strategia. Poza biopaliwami, wodorem, czy rozproszoną modułową energetyką jądrową, no nie sposób nie wspomnieć też o zeroemisyjnej energetyce wiatrowej, ale też fotowoltaice. Rozwijamy nasze moce wytwórcze na lądzie, ale myślę, że jesteśmy jednym z liderów, jeżeli nie liderem, też rozwoju offshore'u, morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Bałtyk jest bardzo specyficznym akwenem, jest relatywnie płytki, są dostępne przyłącza. Eksperci oceniają, że jest to jedno z najlepszych miejsc rozwoju offshore'u na świecie, a Grupa Orlen zamierza ten potencjał wykorzystać. Dziękuję bardzo. No dobrze, ale nie będzie pewnie transformacji energetycznej bez finansowania, bez pieniędzy, więc chciałem teraz zwrócić się z pytaniem do pana prezesa Pawła Strączyńskiego, zapytać go, jak z punktu widzenia właśnie banku, czyli instytucji finansującej projekty, jak państwo to widzą? Zbudowanie sieci, która ma 150 gigawatów OZE, to jest wielkie wyzwanie. I teraz jak sfinansować taki gigantyczny proces? Czy to ma być tak, że to mają być kredyty bankowe, czy to mają być raczej dotacje unijne, czy może miks? I od razu zadam drugie pytanie, jak to dzisiaj też wygląda w państwa instytucji? Jak już dzisiaj, teraz instrumenty finansowe państwo oferują dla inwestycji OZE, czy w efektywność energetyczną?
Bank Pekao S.A. ogłosił swoją strategię, w której zamierzamy do roku 2024 zaangażować się w finansowanie projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 8 miliardów złotych i zorganizować finansowanie na kwotę co najmniej 22 miliardów złotych. Innymi słowy, 30 miliardów złotych to jest minimalna kwota, którą chcielibyśmy zaangażować bądź pośredniczyć w jej zdobyciu do roku 2024. Oczywiście w obliczu kosztów całej polskiej transformacji można by powiedzieć, że jest to stosunkowo niewiele. Koszt polskiej transformacji energetycznej, w zależności od wariantu, czy byłoby to Fit for 40, czy Fit for 55, te koszty szacowane są w granicach od 1 biliona 300 miliardów do 1 biliona 700 miliardów złotych. Tylko w sektorze elektroenergetycznym wydatki, głównie oczywiście kapeksowe, one oscylowałyby w granicach 700, myślę 800 miliardów złotych. Jest rzeczą oczywistą, że takich środków ani w polskim systemie bankowym, ani w polskiej gospodarce nie będzie. Myślę, że dobrym przykładem jest farma wiatrowa, która powstała niedaleko wybrzeży Szkocji, czy właściwie powstaje. To jest farma mniej więcej wielkości tego, co dzisiaj, czy co zamierza wybudować Polska Grupa Energetyczna, czyli około 2,5 gigawata w wiatrakach na morzu. Przy tamtym projekcie konsorcjum finansujące składało się z 20 bodajże 8 banków, czy nawet 29 i jeszcze dwóch instytucji niebankowych finansujących. A mówimy tylko i wyłącznie o 2,5 gigawata. Potencjał na Morzu Bałtyckim, jeśli chodzi o offshore, jest ostrożnie szacowany na 11, a myślę, że 13, no nie ma z nami pana ministra Zyski, na pewno tutaj mógłby przedstawić takie dokładne wyliczenia, ale na pewno jest szacowany na 13-15 gigawatów i to tylko na polskim obszarze, tak? Do tego jeszcze obszar na Bałtyku położony na wschód od nas, czyli na północny wschód od nas, czyli po stronie Litwy, bo wiem, że Orlen też deklarował wstępnie zainteresowanie w przyszłości budową morskich farm wiatrowych, również w tamtej części Bałtyku. Będziemy oczywiście dysponowali środkami jako kraj, będziemy dysponowali środkami czy z KPO, czy z funduszy modernizacyjnych. Natomiast w naszej ocenie nie będzie problemu ze znalezieniem komercyjnego finansowania takich inwestycji. Dlaczego? A dlatego, że coraz więcej inwestorów na świecie, na całym świecie zwraca głównie uwagę na zeroemisyjność. To znaczy kwestia rentowności danych projektów schodzi na plan nieco dalszy. Czyli warunkiem wejścia, czyli podjęcia rozmów jest pozytywna odpowiedź na pytanie, czy projekt jest zrównoważony, czy jest zero bądź niskoemisyjny. W naszej ocenie, w ocenie też naszych ekspertów, projekty zero i niskoemisyjne, czyli budowy nowoczesnej energetyki, bo myślę, że dzisiaj nikogo już nie trzeba przekonywać, że najważniejsza dzisiaj dla Polski, dla Unii Europejskiej jest suwerenność energetyczna. Okazało się, że droga, którą Unia kroczyła przez wiele lat, ostatnie 30, była drogą donikąd i dzisiaj wszyscy mówią o suwerenności energetycznej. W naszej ocenie, w mojej ocenie osobistej, trudno mówić o suwerenności energetycznej w przypadku kraju takiego jak Polska, który nie dysponuje żadnymi zasobami z wyjątkiem oczywiście węgla, jeżeli nie będziemy rozwijali przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Nie tylko tych dużych, nie tylko tych systemowych, ale również budowy rozproszonych źródeł energii. Myślę, że w niedalekim czasie będziemy mogli zauważyć znowu boom na pompy ciepła, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym, z bardzo prostej przyczyny.
dzisiaj okazuje się, że ogrzewanie gazem nieruchomości jest po prostu za drogie. Druga ciekawa informacja, 70% polskich budynków nie przeszło procesu termoizolacji. I my tu wszędzie dostrzegamy potencjał w budowaniu neutralności klimatycznej, czyli nie tylko od strony podażowej, dostarczaniu do sieci źródeł energii pochodzących ze źródeł zero i niskoemisyjnych, ale my dostrzegamy również drugą stronę, stronę popytową, gdzie mówimy o efektywności energetycznej, gdzie mówimy o termomodernizacjach, gdzie mówimy o racjonalnym używaniu, zużywaniu energii. Można panu tu wejść słowo, bo rzeczywiście to jest bardzo ważny wątek, termomodernizacja i finansowanie tego procesu i wydaje mi się, że chciałbym o to pana zapytać szczegółowo. Natomiast chciałem teraz jeszcze przejść do pana prezesa Lecha Żaka i zapytać, bo pan zaczął o tym mówić. Ciekawy jestem i to myślę, że dla wielu jest interesujące, co państwo w tej chwili, jakie w tej chwili są realizowane projekty, no bo oczywiście kreujemy przyszłość, planujemy, jak będzie wyglądała sieć przyszłości, ale ciekawe jest, co teraz państwo robią, jakie projekty neutralności klimatycznej realizowane są w tej chwili? Na tą chwilę, panie redaktorze, mamy to, co już powiedziałem, nasz współudział wspólnie z PGE na budowy farm wiatrowych na morzu, czyli na około 700 MW naszych megawatów. Poza tym to jest około 30% tych trzech projektów, w które jesteśmy zaangażowani. To jest ten etap. Mamy w portfolio swoim również już wydanych pozwoleń na budowę około 50 MW farm fotowoltaicznych. Przygotowanie jest następnych 300. Również w akwizycji prowadzimy do procesu akwizycyjne na pozyskanie farm wiatrowych. To są na razie niewielkie moce, wyprzedzają nas inni. To finansowanie, o którym tu kolega wspomniał, no jest dość istotnym elementem. Czyli tak, budujemy swoje, kupujemy, czyli akwizycja, oraz mamy plany związane z konwersją bloków w Kozienicach, na przykład na zasilanie gazem, czy na bloki parowo-gazowe, oczywiście z możliwością spalania wodoru. To są takie bieżące działania. Ja wracam do tego finansowania. Myśmy niedawno podwyższali kapitał i też ciężko było zdobyć te 760 milionów, które jednak zdobyliśmy. Aby przekonać inwestorów, żeby warto było te pieniądze wyłożyć i objąć te akcje, no trzeba było przedstawić konkretny plan. I ten plan przedstawiliśmy, zachęcaliśmy i ten plan był oparty tylko i wyłącznie na rozbudowie sieci dla podłączenia OZE, bo to jest ta przyszłość, którą widzimy przed sobą. To, co też była mowa o generacji rozproszonej. My w swoich zasobach mamy takie kompetencje dotyczące współspalania biomasy. No, mamy największy na świecie blok na biomasę w Połańcu, ale również innego rodzaju biomasy, tej rolnej. Jak państwo wiecie, hotel Aruamów, często pokazywany w telewizji, on tak jest właśnie zasilanie, tam ma prawie 2 MW mocy elektrycznej, około 7 chyba cieplnej. Oczywiście jeszcze wodę lodową wytwarza, czyli trygeneracja pełna, stąd takie powodzenie tego hotelu, ponieważ może zaoferować konkurencyjne ceny i komfort bieżący. My takie kompetencje mamy i to, co pan redaktor wspominał też, że państwo też prowadzicie takie projekty wykorzystania biomasy, czyli ta generacja rozproszona. Tym, co oczywiście odpowiednio zarządzać, bo te klastry energii, które się z tym są związane, wspólnoty energetyczne, mikrosieci i tak dalej, spółdzielnie energetyczne. W takich projektach uczestniczymy i bierzemy udział. Teraz pojawiły się również sprawy związane z geotermią, szeroko pojętą, ponieważ mam na swoim terenie to przedsiębiorstwo geofizyki, które zdiagnozowała, gdzie są te pasy z geotermią związane i jak można to wykorzystać. Pracuję również nad tym, jak to biznesowo można wykorzystać. Także tych planów na dzień dzisiejszy realizowanych niedawno, jak państwo mieliście okazję, 3 MW oddaliśmy koło Jastrowia farmy fotowoltaniczną zbudowaną własnymi siłami. To nie była akwizycja, projekt pozyskania gruntów całkowicie. Budowaliśmy swoje kompetencje. No i tych planów tutaj mamy dużo, dużo, dużo więcej. Myślę, że z tym związane są oczywiście rozbudowa sieci, bo bez tego kręgosłupa, bez tej autostrad, nie można tutaj myśleć o jej dalszej rozbudowie. Ale wielka siła tkwi również w tych małych przedsiębiorstwach, w małych klientach. Naprawdę 1000 MW naszej sieci na 2700, które potrzebujemy, to są ci mali, drobni na dachach.
prawda? To jest wielka siła, która tkwi w tym, tylko po prostu trzeba to odpowiednio zarządzić, bilansować i pozwolić się dalej rozwijać. Tak, czyli to dobra wiadomość. Transformacja energetyczna dzieje się też oddolnie, więc to bardzo, bardzo dobre. Ja bym chciał teraz jeszcze to samo pytanie zadać panu prezesowi Armenowi Artwichowi. Zapytać właśnie, bo też mówił pan o tych planach dalekosiężnych, długoterminowych, a też chciałem zapytać o tę dzisiejszą sytuację. Wiemy, że państwo mają szczególnie teraz wyzwanie duże w zakresie dywersyfikacji dostaw paliw kopalnych, ale chciałem zapytać, czy równocześnie w tym czasie dzieją się już projekty właśnie idące w kierunku neutralności klimatycznej. To na początku krótko skomentuję kwestię dywersyfikacji dostaw paliw. Szczęśliwie ten proces był realizowany konsekwentnie od kilku lat i koncern przygotowywał się także na całkowity brak dostaw surowca z kierunku wschodniego. Więc nie jest to dla nas wyzwanie, jesteśmy w pełni przygotowani do tego, aby zaopatrywać płocką rafinerię w paliwa z kierunków alternatywnych. Rafineria litewska w Morzejkach w całości od marca jest zaopatrywana w ropę nierosyjską. To tak tylko tytułem dygresji, natomiast odpowiadając na główne pytanie, tak jak wspomniałem, ogłosiliśmy w listopadzie 2020 roku cel neutralności klimatycznej do 2050, natomiast oczywiście nie zamierzamy do roku 2049 stać założonymi rękoma. Jest on rozpisany na nuty. Jest napięty, ambitny, ale realny harmonogram dojścia do tego celu. Do roku 2030 na projekt zrównoważonego rozwoju planujemy wydać 30 miliardów złotych, z tego ściśle na projekty dotyczące ograniczenia emisji CO2 25 miliardów złotych. Nasza strategia dojścia do tej zeroemisyjności opiera się na czterech filarach, to jest dekarbonizacja aktywów rafineryjno-petrochemicznych, dalej rozwój zeroemisyjnej energetyki, po trzecie paliwa przyszłości, po czwarte zielone finansowanie. Gdy idzie o ograniczenie tej emisyjności aktywów produkcyjnych, to tutaj w przypadku aktywów rafineryjnych i petrochemicznych zakładamy do 2030 roku ograniczenie emisji CO2 o 20%, gdy idzie o moce wytwórcze w energetyce. Chcemy do roku 2030, aby CO2 w przeliczeniu na megawattogodzinę, ten wskaźnik spadł o 33%. Gdy idzie o inne projekty dekarbonizacji aktywów produkcyjnych, to ich jest ponad 60. To są najróżniejsze projekty, zarówno dotyczące ściśle zakładu produkcyjnego, jak i rozwoju zewnętrznego. Ja nie wspomniałem jeszcze o istotnym filarze naszej strategii, to jest rozwój w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, tak zwanego GOS. Tutaj też są ogromne perspektywy i konkretne bardzo projekty, które realizujemy, a które mają na celu kogenerację przy wykorzystaniu odpadów czy surowców z odzysku. Jak mówię, tych projektów jest 60. Jednym z ostatnich, najnowszych, zakończonych jest instalacja zielonego glikolu, która została oddana w Trzebini kilka miesięcy temu. Jest to jedyna tego typu instalacja w naszym regionie, która w znacznej mierze pokryje zapotrzebowanie kraju też na glikol. Jest to właśnie glikol zeroemisyjny. Gdy idzie o rozwój energetyki, to jak wspomniałem, stawiamy na offshore, ale też rozwijamy moce wytwórcze lądowe. Myślę tutaj zarówno o fotowoltaice i elektrowniach wiatrowych, ale też choćby o biogazowniach i biogazie. Tutaj też koncern aktywnie się rozwija. W perspektywie do roku 2030 chcemy mieć 2,5 gigawata zainstalowanej mocy właśnie w OZE, co jest zadaniem ambitnym, ale realizowalnym. Dziękuję. No to szczególnie ten biometan jest też
pytaniem, bo tak jak rozwijają się farmy fotowoltaiczne, rozwijają się farmy wiatrowe, tak rzeczywiście biometan w Polsce jest cały czas ten rynek się nie rozwija. We Francji dwie biogazownie, biometanownie w tygodniu są otwierane, więc to jest ciekawe, że Państwo wchodzą w ten też w ten obszar. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo aktywną rolę odgrywa Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które pod patronatem pana ministra Zyski opracowało całą strategię rozwoju biogazu i biometanu w Polsce. Aktywnie działają grupy robocze, tworzone są nowe warunki prawne, ale też finansowe dla rozwoju biometanu, więc jestem optymistą, gdy idzie o rozwój tego sektora w kraju. Dobrze, jeszcze na koniec powróćmy jeszcze raz do tematów finansowych. Przed nami fala termomodernizacji budynków, olbrzymi proces modernizacji istniejących budynków, które pochłaniają olbrzymią ilość energii, więc proces jest bardzo duży i też finansowanie tego procesu prawdopodobnie nie będzie proste. I chciałem o to zapytać, bo z jednej strony mamy w zasadzie wsparcie, finansowanie dla popytu, czyli na przykład program Czyste Powietrze, to działa. Natomiast gdzieś pytanie jest, czy jest wystarczająco dobrze finansowanie podaży, czyli producentów styropianu, systemów automatyki, systemów rekuperacji itd., itd. I chciałem właśnie zapytać pana prezesa Pawła Stronczyńskiego o ten wątek. Czy państwo tutaj w szczególności widzą tą lukę i czy widzą, że to jest też szansa? A od razu chciałem zapytać też o model ESCO w Polsce, bo wydaje się, że on szczególnie dla efektywności energetycznej ma sens, bo jest po prostu inwestycja, a potem sensowny spadek kosztów. On się nie rozwija. Jak pan by to skomentował? Dlaczego to się nie dzieje? Tak, to są bardzo ciekawe pytania i bardzo za nie dziękuję, bo to są obszary, w których Bank Pekao też chciałby się specjalizować. Ja tak jeszcze dosłownie jedno słowo do wypowiedzi kolegi Armena. Ja osobiście bardzo kibicuję programowi rozwoju biogazowni. Swego czasu też pracowałem w jednej z grup, która biogazownię w Polsce budowała. To było praktycznie na samym początku, więc ja ten ogromny potencjał, który tkwi dzisiaj w biogazowniach, ale bardziej w biometanowniach, ja go oczywiście widzę. I tutaj Orlenowi, PGNiG-owi bardzo osobiście kibicuję, żeby ten program rozwoju biometanowni, nie 100, nie 200, tylko 1000, 2000 biometanowni, żeby... Bo taki potencjał, proszę Państwa, my mamy w Polsce ogromny potencjał na biogaz. Mamy większy niż Niemcy, a w Niemczech istnieje 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy, chyba nawet z 8 tysięcy biogazowni w tej chwili. A u nas istnieje sto kilkadziesiąt. Więc ten potencjał jest ogromny, a jest to źródło czystego gazu, którego my nie pozbędziemy się jeszcze przez dłuższy czas. Ale wracam już teraz, wracam już teraz do pytania. Proszę Państwa, to jest kwestia czasu, kiedy powstanie mini ETS. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Mini ETS-em będzie objęte budownictwo. Więc czy chcemy, czy nie chcemy, nie będzie, bo znaczy budowanie budynków, które nie są efektywne energetycznie, będzie po prostu horrendalnie drogie. Co więcej, nie znamy jeszcze oczywiście kształtu dokładnie, jak ten mini ETS dla budownictwa będzie wyglądał. Też przypomnę, że transport będzie objęty tym mini ETS-em, ale to są wszystko instrumenty, które Unia Europejska aktywnie używa, żeby wywierać wpływ na państwa członkowskie, w jakim kierunku ma iść transformacja energetyczna. I myślę, że my, Polska, jako kraj węglem stojący, przekonaliśmy się o tym w ostatnich latach bardzo dotkliwie. To znaczy, że jednak rozwój energetyki odnawialnej nie był tak szybki, jak należało to robić. I czyli ten ETS, który obejmie budownictwo, on wymusi budowę budynków efektywnych energetycznie. Co to będzie oznaczało? Będzie to oznaczało, że też eksploatacja starych budynków będzie coraz bardziej kosztowna, bo chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że cena energii do momentu osiągnięcia właściwego miksu energetycznego, w którym udział źródeł wysokoemisyjnych będzie minimalny, będzie praktycznie tylko stabilizujący cały system, do tego czasu
nie będziemy mieli tak taniej energii, jaką mieliśmy do tej pory. Z bardzo prostej przyczyny. Ze względu na drożejące i w przyszłości ciągle drożejące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ale znowu, z tych środków gromadzi się pewien kapitał, który można przeznaczać na różnego rodzaju projekty transformacyjne. I dokładnie element termomodernizacji, czyli element optymalizacji popytu, uważam, że jest bardzo ważny. Nie jest, to nie jest tajemnicą, myślę, że Państwu mogę zdradzić, że jesteśmy w trakcie rozmów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo chcielibyśmy wspólnie zaproponować naszym klientom detalicznym, klientom instytucjonalnym program oparty, i to jest też odpowiedź między innymi na drugie pytanie, właśnie oparty na po pierwsze efektywności energetycznej, czyli wprost na dokonaniu takiej inwestycji, żeby po pierwsze była ona dotowana, szczególnie tutaj myślimy o białych certyfikatach. I drugie, żeby finansowanie tej inwestycji, czyli kredyt zaciągnięty na jej finansowanie, on spłacał się z oszczędności ze zużycia energii. Nad takim programem w tej chwili pracujemy. Pracujemy z Narodowym Funduszem, pracujemy z Krajową Agencją Poszanowania Energii i myślę, że w niedługim czasie, bo tego czasu też nie mamy za dużo, więc tutaj nie ma co w tej chwili studiować latami i dyskutować, tylko należy proponować konkretne instrumenty, konkretne programy, więc mam nadzieję, że w stosunkowo niedługim czasie będziemy mogli wyjść z taką komunikacją. Pozostaje trzymać kciuki, żeby to się stało, bo rzeczywiście to jest ten brakujący element całej układanki. Bardzo panom dziękuję za ciekawą dyskusję. Jeszcze raz państwu przypomnę, moimi gośćmi byli, patrząc od lewej strony, pan wiceprezes zarządu do spraw strategii rozwoju Enea, pan Lech Żak. Tak, dziękuję państwu. Pan wiceprezes zarządu Pekao S.A. Paweł Strączyński i pan członek zarządu do spraw korporacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, pan Armen Arfich. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo.